Dlaczego warto stosować białko konopne? Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Konopne Rozmowy z Beatą albo Beaty. I dzisiaj porozmawiamy z moim gościem, który już tu do Was się uśmiecha, o białku konopnym. Porozmawiamy, dlaczego warto to białko konopne stosować i jakie wartości dla naszego organizmu wnosi. Ze mną, słuchajcie, Anna Górnik, mistrz naturoterapii, certyfikowany terapeuta holistyczny, fitoterapeuta, praktyk naturalnych metod wspomagania organizmu. Mama, cudowna kobieta, mama trójki dzieci, cudownego synka i dwóch córeczek. Żona oczywiście i kobieta do ludzi, otwarta, uśmiechnięta, zawsze pogodna. Witaj, Aniu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Batko, bardzo dziękuję Ci za tak miłe, ciepłe, cudowne zaproszenie. No i przedstawienie mojej osoby. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich witam. Widzę, że już się zbieracie. Kochani, to ja jak zwykle będę powtarzać, udostępniajcie, komentujcie, dlatego żeby... Dzisiaj Ania da nam dużo takiej merytorycznej wiedzy. Też w praktyce, jest praktykiem, w związku z tym, żeby to się niosło, żeby dobra informacja się niosła, żeby ludzie dostali po prostu wartość. Ale Aniu, zaczynajmy. No właśnie, dlaczego warto stosować białko konopne? Dlaczego warto stosować białko konopne? Może zanim przejdziemy do pytania, dlaczego warto stosować białko konopne, to warto, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co to jest białko. Tak wszyscy mówią: białko, aminokwasy. Białko konopne, białko w ogóle jest kluczowym budulcem naszego organizmu. Bez białka tak naprawdę nie ma mięśni. A także to jest taki związek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Natomiast z czego się składa białko? Aminokwasów. Aminokwasy to takie związki chemiczne, które łączą ze sobą się razem i właśnie tworzą białko. W związku z tym pamiętajmy, że muszą być aminokwasy, które są w naszym organizmie. One łączą się ze sobą i dopiero powstaje białko. Dlatego my musimy dbać o to białko. Dlaczego warto stosować białko i dlaczego stosować białko właśnie konopne? Na to pytanie z chęcią, Batko, odpowiem. Dlaczego? Z tego tytułu, że sama konopia jako roślina jest w 100% naturalna. I to jest podstawa tego, że białko konopne jest naturalne. Natomiast musimy wiedzieć jedną rzecz. Mamy aminokwasy egzogenne i endogenne. Te egzogenne aminokwasy to są te aminokwasy, które tworzą białka, ale muszą zostać do naszego organizmu z zewnątrz podane. Nasz organizm nie jest w stanie ich wytworzyć. Natomiast my mamy również aminokwasy, które stworzą białko nam naturalnie wewnętrznie w naszym organizmie. I to jest proces, który naturalnie przebiega. Z tego tytułu powstają u nas mięśnie, buduje się układ hormonalny. Nasze serce to mięsień, czyli muszą być aminokwasy, jelita, mięśnie również muszą być aminokwasy, nasze mięśnie, tak, wszystkie praktycznie organy korzystają z aminokwasów. W związku z tym to białko się wytwarza. No i teraz, moi kochani, mamy jeszcze takie aminokwasy, których nie da się już stworzyć w naszym organizmie, należy je z zewnątrz podać. I zanim powiem Państwu, jakie to są aminokwasy, które my musimy z zewnątrz podawać, to wrócę do pytania Beaty, dlaczego my powinniśmy stosować białko konopne. Przede wszystkim, że z tego tytułu, że sama roślina konopia, oprócz tego, że jest naturalna, zawiera ponad 22 substancje dodatkowe. Jeśli chodzi o białko konopne, które ja stosuję, które ja polecam, jest to białko polskiej firmy, polskiego producenta, polskiej konopi, czyli z tego klimatu i ono zawiera niesamowite substancje, ponieważ są to duże zawartości terpenów, ponieważ to są pierwiastki zasadowe, ponieważ to są witaminy, przede wszystkim witaminy z grupy B, przede wszystkim B1 i B2, która w niesamowicie dużych ilościach jest w tej chwili na deficycie w organizmie ludzkim, ponieważ jest to chlorofil.
ponieważ są to flawonoidy. To wszystko, jeśli stworzymy i zbierzemy w całość, to białko konopne będzie wzbogacone właśnie jeszcze o te wszystkie substancje. Dodatkowo białko konopne zawiera kwasy, nienasycone kwasy tłuszczowe, omega 3, 6, 9, których też bardzo potrzebujemy w organizmie, przecież one gaszą stany zapalne, więc jednocześnie tak naprawdę korzystając z białka konopnego, które szanowni Państwo, od zawsze, od wieków, od prehistorii było pierwszym podstawowym białkiem, czyli jako pożywką dla ludzi i dla zwierząt. To nie jest żadna nowość. My tutaj nie mówimy o nowościach. Chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, że my nie rozmawiamy o niczym, co jest nowe na rynku, że to nie jest żadna moda. Musimy o tym zapomnieć, o modzie, o trendzie. My po prostu wracamy do korzeni. Polska była największym producentem konopi i producentem białek konopnych z tego tytułu, że na cały świat Polska produkowała konopie, a białko konopne było podstawowym żywieniem ludzi i zwierząt. Ale wracając ponownie do tego pytania, Beatko, dlaczego ono jest takie ważne albo dlaczego jest takie dobre? Przede wszystkim jeśli mamy dzieci, które chcemy wspierać w prawidłowym rozwoju kości, stawów, to powinniśmy wziąć takie białko, iść do lekarza pediatry i zaproponować, żeby pod kontrolą lekarza pokazać stuprocentowo naturalny produkt, właśnie rozwijać, podając dzieciom białko konopne. Jeśli potrzebujemy codziennie kubka kawy i chcemy żyć w pędzie, to nie zapominajmy, że taka proteina białkowa, takie białko konopne zastąpi nam pełnowartościowy posiłek, ponieważ ono ma wszystkie makro- i mikroelementy, witaminy, minerały, pierwiastki śladowe. Czyli jeśli rano wybiegamy, nie mamy czasu jeść, to musimy mieć czas wypić sobie koktajl białkowy, bo on nam zapewni tak naprawdę prawidłowe funkcjonowanie naszego mózgu. Jeśli my chcemy zadbać o elastyczność przede wszystkim naszego ciała, o to, żeby nasze ciało szybko się nie zestarzało, to właśnie białko konopne nam to zapewni. Jeśli chcemy dbać o jakość naszego serca, o choroby sercowo-naczyniowe, krążeniowe, wieńcowe, to ono będzie nas w tym wspierało. Ale takie białko konopne pomoże nas, będzie nas wspomagało w zredukowaniu praktycznie 20% objawów przy zapaleniach stawów. O mamo. Stawy, kochani moi, no gdzie one się znajdują? Czy one będą współgrały z mięśniami? Czy białko konopne będzie wpływało na jakość naszych stawów? Oczywiście, jak najbardziej. Ponad 20% problemów z naszych stawów zniknie, jeśli my regularnie będziemy stosować białko konopne. A wiecie dlaczego? Ponieważ w jego składzie jest kwas gamma-linolenowy. I on nam jest bardzo potrzebny. Wiele osób, które zmaga się z różnego rodzaju jednostkami chorobowymi, nawet nie zdaje sobie sprawy, jakie to jest cenne dla waszego organizmu. Osoby, które chciałyby mieć piękne włosy, paznokcie, czyli dla kosmetyki naszego ciała, wyglądu, skóra, my młodniejemy, kiedy spożywamy białko, bo tam są aminokwasy, czyli my oddajemy organizmowi znowu do produkcji budulec. Kolejną rzecz, osoby, które nie mają energii, które są takie, powiedzmy, zmęczone, no z tego tytułu, że na przykład nie dojadają, to właśnie białko konopne im pomoże. Ale to nie wszystko. Osoby, które cierpią na alergię. Przecież alergia to brak odporności i jelita, więc koniecznie powinniśmy właśnie spożywać białko konopne. W białkach konopnych jest również duża zawartość błonnika. Kolejną rzecz, osoby, które chcą zredukować masę ciała. Nie wyobrażam sobie bycia pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz na jakiejkolwiek diecie odchudzającej, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale spalacie piec do metabolizmu tłuszczów. Więc jeśli regularnie nie uzupełniacie aminokwasów, to niestety, ale będzie tylko efekt jojo przy kolejnej diecie. Więc aminokwasy w tym przypadku są niezbędne. Wtedy wasza mięśniówka po prostu o połowę zostaje spalona, a namnaża się z powrotem tłuszcz.
Więc jeśli ktoś chce zadbać o to, żeby regularnie tak naprawdę utrzymywać swoją wagę, to bez przyjmowania naturalnych aminokwasów, czyli naturalnych białek, nie jest w stanie tego uzyskać. Natomiast jego zdrowie będzie niestety coraz słabsze. Także tych przykładów tak naprawdę mogłabym Państwu wymieniać i wymieniać i wymieniać. Tak naprawdę nasz organizm potrzebuje 9 egzogennych aminokwasów. Wymienię Wam tylko kilka. To jest podstawowa: leucyna, izoleucyna, walina, tronina, metionina, fenyloamina, tryptofan. Szanowni Państwo, tryptofan, jeden z podstawowych aminokwasów, który dba o nasze zdrowie psychiczne, i lizyna. I wrócę tutaj, Beatko, nie wiem, czy nie będę za dużo mówiła, ale wrócę tutaj do tej Mam pytania jeszcze. Do tej informacji, że przecież tryptofan jest podstawowym aminokwasem. Brak tryptofanu powoduje, że wpadamy w depresję. I mogłabym jeszcze wymieniać. Każdy z tych aminokwasów ma bardzo duże znaczenie. Natomiast te aminokwasy, które wymieniłam, egzogenne, musimy przyjmować z zewnątrz. I uwaga jedna. Ktoś powie, tryptofan jest w bananie. Był kiedyś. Zgodzę się. Ale dzisiaj byśmy musieli paręnaście kilogramów bananów zjeść, żeby uzyskać jakość tryptofanu, którą potrzebuje nasz organizm. Aniu, bardzo pięknie powiedziałaś i po prostu w tej chwili poukładałaś nam to, dlaczego warto po białko konopne sięgnąć, tym bardziej, że jest to produkt szczególnie też dedykowany oczywiście każdemu z nas, ale osobom, które nie jedzą mięsa, nie jedzą produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli dla wegan, dla wegetarian. I to jeszcze, co bym chciała tu powiedzieć, ale przywitam jeszcze tu gości, przywitam Iwonkę, przywitam Olę, przywitam Marysię. Dziewczyny, super, że jesteście z nami. Zadawajcie pytania mojemu gościowi. Jeżeli tylko macie jakieś pytania, to piszcie tutaj w czacie. No i jak możecie, to udostępnijcie, bardzo Was proszę. Ale Ania, pierwsza jedna rzecz, dwie rzeczy, które mi się nasunęły. Pierwsza to próbowałam różnych białek. Smak. I nawet sama miałam osoby takie, które powiedziały, słuchaj, ja wiem o tym, że powinnam to przyjmować, czy powinienem to przyjmować, ale smak mnie odrzuca. Natomiast kiedy spróbowałam białko konopne, ma pyszny orzechowy smak i słuchajcie, jest smaczne, tak? Można go dodawać, rozrobić z wodą, można dać go do koktajlu, można go dać do jakiegoś szejka, tylko na co trzeba, Aniu, zwrócić uwagę przy stosowaniu białka konopnego? Bardzo Ci dziękuję, Beatko, za to pytanie, bo ja myślę, że wielu osobom odpowiedź na to pytanie z pewnością się przyda. Szanowni Państwo, jedna zasada, która obowiązuje zawsze. Jeśli my dodajemy do koktajlu, do jakiegoś roztworu, czasami ktoś chce dodać do jogurtu, jeśli nie ma z tym problemu, my nie możemy białka konopnego nigdy zmiksować. Jeśli zmiksujemy metalowym narzędziem albo w mikserze, tam oczywiście są takie noże, to co się stanie? My automatycznie przerwiemy wiązanie aminokwasów, a jak wiecie, one się łączą ze sobą po to, żeby powstało białko. Więc jeśli my te wiązania zniszczymy, to białko nie będzie miało działania. I wtedy powstaje nam pytanie, ja jem tyle czasu białko, miksuję sobie codziennie, nie mam żadnego efektu. Nie może być efektu, ze względu na to, że już tam nie ma połączenia aminokwasów. W związku z tym, szanowni Państwo, koktajle warzywne z przewagą warzyw, warzywno-owocowe, szczególnie właśnie jeśli ktoś nie je mięsa, dla wegan, dla wegetarian, polecam z całym sumieniem, serdecznie polecam, ale nigdy nie wolno tego miksować. Jeśli koktajl sobie zrobimy, zmiksujemy, wtedy dosypujemy dwie łyżki i jak najbardziej wtedy mieszamy. Jestem zwolennikiem mieszania drewnianymi przyrządami. Aniu, jedna rzecz, tu jest komentarz jeden, Iwonka tutaj do nas pisze, że dziękujemy za tak cenne informacje, ważne. I tutaj pisze jeszcze do nas Ola, jak wygląda sytuacja w czasie głodówek oczyszczających, jak długo może organizm wytrwać bez białka, bez negatywnych skutków dla organizmu?
No, przy głodówkach to niestety jest tak, że wszystko zależy od tego, jaki deficyt mamy już w organizmie. Bo jeśli stosujemy głodówkę, no to jednak mięśnie cierpią na tym najbardziej. W związku z tym ja jestem zwolennikiem krótkich głodówek, maksymalnie 3-dniowych. Średniodniowa to już jest bardzo długa głodówka, ona bardzo wyczerpuje organizm, natomiast później te aminokwasy należy uzupełnić. Nie ma reguły i sposobu, ponieważ nie ma jednego organizmu. Na to pytanie możemy odpowiedzieć sobie samemu, jaki prowadzimy styl życia, ile diet odchudzających czy głodówek przeprowadzaliśmy, ale jakie zachowania były po zakończonej takiej terapii, czyli jak uzupełniliśmy, bo pamiętajcie, organizm wydali toksyny, ale pozbędzie się też makro, mikroelementów, więc my musimy je oddać, uzupełnić, tak? Po to, żeby komórki się później nie biły o to, co jedna drugiej ma zabrać. Więc tu nie ma jednej recepty. Aniu, dziękuję Ci za tą odpowiedź, ale mam do Ciebie kolejne pytanie. Jedno takie ważne moim zdaniem pytanie i na co chciałabym też moim słuchaczom i naszym słuchaczom zwrócić uwagę, a mianowicie produktów konopnych jest w tej chwili pojawia się bardzo dużo, tylko na co zwrócić uwagę, zwrócić uwagę na jakość i na certyfikat. Można kupić droższe, można kupić tańsze, a konopia to taka roślina, która ma właściwość absorpcji wszystkiego z gleby. Jak jest gleba dobrej jakości, to zaciągnie, jak zanieczyszczona, to też zaciągnie. W związku z tym nieraz warto zapłacić drożej, ale mieć produkt, który jest dobrej jakości i konopie są przebadane. W ogóle jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Jakbyś mogła się do tego ustosunkować? To jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wszyscy mogą się zgodzić z moją odpowiedzią. Nigdy nie oszczędzałam na swoim zdrowiu. Jestem po kilku ciężkich zachorowaniach albo niedomaganiach swojego organizmu i wiem, że mam go tylko jeden i o niego muszę dbać w 100%. Wiem też, że ludzi stać na wszystko. Na dobry samochód, na dobrą torebkę, na świetne okulary i piękną bluzkę. Natomiast na samym końcu dbamy o własne zdrowie. Jeśli mamy do wyboru fajną torebkę i białko, wybierzemy torebkę. Taki mamy styl. Natomiast pamiętajcie, szanowni państwo, tutaj nie ma wyborów. Jeśli coś nie zadziała w tym mechanizmie, który nosimy w sobie, jeśli będą duże braki, możemy nie zdążyć ich uzupełnić. Pamiętajcie, wasz organizm jest podstawą waszego życia. Nigdy nie kupujcie produktów tanich, nigdy nie kupujcie produktów, które nie mają certyfikatów. To musi być produkt sprawdzony, certyfikowany, gdzie producent w każdej chwili go udostępni, a nie za tydzień czy za dwa, bo dopiero szuka certyfikatu. I przede wszystkim, jeśli macie taką wiedzę, to będzie ona dla was bardzo cenna. Drugi, trzeci wysiew. Nie z pierwszego wysiewu konopi. Nie każdy producent sobie na to może pozwolić, ale dzięki temu producent, który ma z drugiego czy z trzeciego wysiewu, musi podnieść cenę, ponieważ trzeci wysiew będzie droższy. Dlatego świeci się tutaj już światełko. Ile jest warty produkt, który kosztuje 10 zł czy 20 zł? Tyle warty jest wasz organizm, ile zapłacicie za wartościowy produkt? Ja zawsze to podkreślam. Jeśli kupicie produkt o niskiej cenie, to skądś tą cenę producent musiał obciąć. Zazwyczaj jest to jakość. Nie pozwalam sobie na produkty niskiej jakości, ponieważ mój organizm i ja zasługujemy tylko na najwyższą jakość i wasz organizm też na to zasługuje. Zdrowie jest najcenniejszym skarbem, jakim sobie nosicie. Torebki ze sobą nikt nie zabierze. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Powiedziałaś bardzo pięknie właściwie w punkt. I to jest to, kiedy wybieramy olejek terapeutyczny, kiedy patrzymy na jego skład, patrzymy na metodę produkcji, jak jest przechowywany, jak jest dawkowany, jak jest w jakiej buteleczce. To są tak niezwykle ważne rzeczy, bo w końcu dbamy o nasz organizm. Ja mam tutaj przykład jednego białka, nie będę reklamowała, w związku z tym nie odwrócę wam opakowania, ale zobaczcie, sam fakt, jakiej jakości jest papier, sam fakt, czy on ma w środku, szanowni państwo, folię, otworzę, pokażę wam, nie ma folii, więc to opakowanie jest ekologiczne, nie ma dużo naklejek,
jest wszystko wyszczególnione, jaka jest zawartość na opakowaniu. Jest bardzo dobrej jakości ten produkt, ponieważ zawiera aż 9 egzogennych aminokwasów i 20 aminokwasów dla naszego organizmu. Szanowni Państwo, błonnik 6,8 to jest bardzo, bardzo duża zawartość, w tym kwasy omega 3, 6, 9, które przecież gaszą Wam stany zapalne. Zwykła rwa kulszowa. Bez dostępności omegi, dobrej omegi 3 nie zgasimy tego stanu zapalnego w rwie kulszowej, a przecież białko będzie wspomagało, że rwy kulszowej nie będziemy mieli często. Właściwie w ogóle nie będziemy mieli. Ania, coś niezwykłego. Ja dzisiaj miałam spotkanie, gdzie Pani mówiła, że po prostu ma bardzo często wyzwania z rwą kulszową. No, dzięki, dziękuję. Kolejna informacja, oprócz wsparcia olejkiem, to jak najbardziej tutaj białko też jest zamówione i idzie do naszej znajomej. Mamy tu pytanie od Marysi, jak stosować białko i kiedy? Przed jedzeniem, wieczorem, w jakich ilościach? Tak naprawdę ja zawsze zalecam stosować go 2 razy dziennie i mam kilka zasad. Jeśli rano ktoś źle się czuje przy jedzeniu śniadania, a na przykład sprawia mu radość wypicie koktajlu i w tym koktajlu może się znaleźć dużo produktów, czyli możemy przemycić ogórka, warzywa przeróżne, albo chcemy dziecku przemycić to, czego on na co dzień nie je, to robimy taki koktajl rano i dosypujemy na koniec właśnie łyżkę białka konopnego. W związku z tym mamy pełnowartościowy posiłek, który na kilka godzin zapewni jakość naszego życia, ale zapewni nam energię na całe życie. Więc ja jestem zwolennikiem takiego koktajlu wypicia rano. To jest bomba witaminowa dla naszego organizmu. Mózg pięknie funkcjonuje. My nie jesteśmy zmęczeni przez praktycznie cały dzień. Drugie, jeśli ktoś ma ochotę, może wypić po pracy, po bardzo intensywnym dniu, bądź zabrać ze sobą do pracy, jeśli uważa, że w pracy nie ma czasu zjeść posiłku. Czyli może druga dawka dostarczyć zamiennik jednego pełnego posiłku. A możemy sobie na przykład drugą porcję wypić całkowicie na wieczór, czyli możemy rano i wieczorem, albo możemy zastąpić sobie jeden z posiłków właśnie białkiem konopnym. Jeśli ktoś lubi smak białek konopnych, ja mam taką przypadłość, o której ty, Beatko, powiedziałaś, że na widok, na smak, na zapach białek po prostu nie jestem w stanie tego tolerować. Mam taką przypadłość od dzieciństwa. To jest jedyne białko, które jestem w stanie tolerować, ponieważ ma wspaniały zapach, ponieważ nie przypomina białka normalnego, tej pulpy białkowej, ponieważ jest smaczne. W związku z tym dzieci nie zauważają dodatku białka w koktajlach. Nie, ja uwielbiam go z koktajlem truskawkowym, no teraz tylko zostaną mrożone truskawki, ale również z koktajlami warzywno-owocowymi jest wspaniały, więc naprawdę wspomagać te koktajle, więc jeszcze wzbogacić o lepsze wasze żywienie i to jest kwestia wyboru, czy stosujemy jako jeden z posiłków, czy jako dodatek na przykład rano i wieczorem, czy po prostu nie jemy śniadania, ale białko zawsze sobie z koktajlem wypijemy. Nie ma tak naprawdę takiej recepty, że musi być od do, musi być przerwa, czy musi być między tym a tym posiłkiem. Nie ma takiej recepty. Białko może nam zastąpić jeden z posiłków. Jest świetne, kiedy wyjeżdżamy i kiedy nie możemy przygotować sobie kanapek, albo kiedy jedziemy i coś nam się może w podróży zepsuć, albo kiedy jest bardzo gorąco i coś nam może się zepsuć. Wtedy mamy je po drodze ze sobą. Plastikowy shakerek, który jest dostępny praktycznie wszędzie, wymieszać go delikatnie. Ja mam jeszcze taki sposób, że mam taki do samochodu mikserek maluteńki, gdzie mieszam sobie owoce, a później sobie dopiero dokładam białko konopne i mieszam. Także jest to dokładnie tak, jakbym to zrobiła w domu. Jest to świeże, jest to pyszne. Nie muszę się nigdzie zatrzymywać na posiłek, który nie wiem, jakiej jest jakości i jakiego pochodzenia. Dojeżdżam do domu tak naprawdę najedzona. Tak, dokładnie tak jak mówisz, Aniu, nie zmienia smaku koktajlu, bo sprawdziłam, ten smak orzechowy mnie uwiódł, mogę powiedzieć, bo jest naprawdę bardzo smaczny. Ja bardzo mówię dużo o tym smaku i tu ciągle ten smak się przewija, bo tak jak wspomniałam, są osoby, które nie są w stanie wypić po prostu tak innego rodzaju białka. I na koniec, Aniu, powiedzmy, że mamy genialną promocję. Jeżeli są tutaj osoby, są osoby, które nas oglądają, czy w nagraniu, czy teraz, czy będzie ten filmik na YouTube, mamy taką promocję, że słuchajcie, przy zakupie olejku konopnego terapeutycznego krakowska firma Sativa Life
dała nam prezent na wakacje, a mianowicie dokłada za 0 zł białko konopne, herbatkę konopną i produkt dla mężczyzn. Aniu, dosłownie dwa słowa o tym produkcie. Wczoraj byłam u mojej takiej znajomej pani, która jest naturoterapeutą i ma ogromną wiedzę. Jak zobaczyła skład naszej męskiej siły, to się zachwyciła. Czy dosłownie w dwóch słowach, bo już tyle tak długo rozmawiamy, gdybyś powiedziała jeszcze cokolwiek o męskiej sile? Powiem dokładnie to samo, że kiedy zobaczyłam pierwszy raz ten produkt, to mówię, no niesamowity skład. Saponina tripulus, który powoduje podniesienie testosteronu u panów. W Polsce nie ma edukacji na ten temat. Po 40 roku życia każdy z panów już musi używać tripulusa, który będzie powodował podniesienie jego testosteronu, bo on naturalnie zanika. W związku z tym panowie nam klapucieją. Żeby tego nie było, żeby ta energia była, żeby panowie mieli męską, swoją naturalną siłę, powinni codziennie spożywać jedną kapsułkę właśnie saponiny. Oprócz tego produkt ten zawiera ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, który jest uspokajający, relaksujący, zawiera macę, zawiera tyle ekstraktu, żeńszeń, który jednocześnie jakby daje takiego kopa zamiast kawy, ale jednocześnie ta gorzka pomarańcza uspokaja, wycisza, reguluje na ten organizm, czyli mężczyźni nie są pobudzeni, a zwyczajnie mają energię i tak naprawdę odzyskują swoją naturalną siłę, ale najważniejsza jest ta saponina, która tam się znajduje, która w sposób naturalny, niechemiczny przyspiesza i powoduje, że zaczynają się produkować nam hormony typu testosteron. Jest to niesamowity dla mnie produkt. Gdyby nie to, że kobiety nie mogą go stosować, to bym go zaczęła pewnie stosować na sobie, no ale niestety nam kobietom podwyższony testosteron nie jest potrzebny, bo wtedy owłosienie by nam się pokazało. Ale panowie, stosujcie. Żałuję bardzo, że nie ma edukacji na ten temat. Może to się zmieni po 40 roku życia. Każdy pan powinien mieć to przy sobie. Aniu, a jeszcze powiedzmy to, że podnosi się libido, a zobaczmy, ile w mediach jest reklam, gdzie cały czas gdzieś tam mówi się o wsparciu mężczyzn, to słuchajcie panie, nawet zróbcie prezent dla swojego pana i zakupcie ten produkt, bo produkt jest z bardzo dobrym składem, naturalny jeszcze w kapsułce spirulinowej, czyli dodatkowa wartość odżywcza dla organizmu. Aniu, my tu gadu gadu, a tu mamy jeszcze dwa pytania od Marysi. Czy białko można dodać do ciepłej owsianki? Białko można dodać nie do gorących posiłków oczywiście, ale do ciepłej, czyli takich 30 ponad stopni, jak najbardziej można dodać do owsianki. Osobiście nie polecam stosowania codziennego owsianki, ponieważ ona nie jest idealna dla organizmu, warto ją stosować co któryś dzień, ale jak najbardziej można dodać. I kolejne tutaj podsumowanie, Ola do nas pisze, bardzo jest smaczne białko, zrobiłam jogurt i owocami, pyszne, tak, o jogurt z owocami jest pyszne. Dokładnie tak jak Olu piszesz, muszę potwierdzić, że jest bardzo smaczne. Aniu, powiedziałyśmy o białku, powiedziałyśmy o olejku, tak między wierszami, powiedziałyśmy o męskiej sile. Została nam herbatka konopna i kończymy, która jest pH 7, czyli co to oznacza dla nas? Odkwasza organizm, tak? Czyli powoduje, że nasze pH jest takie, jak powinno być, a często jesteśmy dużo, dużo niżej, poniżej 7 pH. Ale herbatka konopna to w ogóle jest rzecz, którą ja używam na co dzień, więc ona dla mnie jest taka normalnym, więc normalne. Kochani, kiedy do mnie przychodzą dzieciaki w odwiedziny, to jest to normalne, że taki litr herbaty konopnej jest na stole. Dzieciaki uwielbiają, dosłownie uwielbiają herbatę konopną. Ona jest probiotykiem dla naszego organizmu, oczyszcza, ale również powoduje, że mamy ciepłe ręce. Dla osób, które nie lubią pić, powoduje, że nam zaczyna się w końcu chcieć pić. Także naprawdę herbatę konopną polecam. W ogóle jest bardzo praktyczna, bo jedną daweczkę możemy sobie zalać co najmniej 2-3 razy. Dokładnie. I parzymy jak zieloną herbatę, prawda, Aniu? Dokładnie tak, parzymy jak zieloną herbatę. Wycisza i relaksuje. Herbata wycisza i relaksuje. Tu jeszcze Marysia do nas pisze i dziękuję Ci Aniu za wszystkie porady. Ja za to, że wzięłaś udział w tym programie.
Tutaj jeszcze Andrzej do nas napisał. Używam białka, męskiej siły, olejek CBD 10%, kolagen również. No i power na maksa. Dziękuję. Andrzej, bardzo ci dziękuję. Warto się dzielić z takimi informacjami. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany zakupem sobie białka, to zapraszamy do kontaktu, chętnie pokierujemy, powiemy, jak to zrobić, także ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i Aniu, do zobaczenia w następnym live'ie za jakiś czas, jak przyjmiesz zaproszenie. Dużo, jak zwykle, dużo, konkretnie na temat i dużo ciekawej, merytorycznej wiedzy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, kochani, zapraszam Was już na następne spotkanie. Pozdrawiam.